Jesteśmy na terenie gminy Biała Podlaska na kolejnym odcinku budowy drogi asfaltowej. Na styku miasto-gmina utworzone zostały duże osiedla mieszkaniowe. Możemy sobie powiedzieć, że to są sypialnie miasta. I dojazd do tej osiedli do tej pory był utrudniony. Widać, że prace trwają. Temat jest taki, że powstaje duże osiedle mieszkaniowe jak do tej pory z bardzo trudnym, uciążliwym dojazdem. Zadaniem gminy było wykupienie terenów pod budowę tej drogi, uzyskanie poszczególnych pozwoleń i dzisiaj już jest ostatni etap budowy tej drogi. Droga asfaltowa. Naprawdę w okresie tak zwanych roztopów wiosennych i jesiennych tworzyły się tutaj takie kolizje wodne. Nie była to przyjemność jazdy po tej drodze. Jezdy. Dlatego zdecydowaliśmy się o budowie tej drogi. Na pewno są zadowoleni mieszkańcy tego osiedla, bo nie wiedzieli, w którą stronę mają się udać. Teraz mają wyjazd bezpośrednio na wiadukt. Wydaje mi się, że kolejne marzenie zostało spełnione. Niby nie za duży ten odcinek, ale stworzy ciąg jezdni, która będzie z osiedla biec do drogi wojewódzkiej i na wiadukt. Duża sprawa. Ale to nie tylko takie zadania, bo my mamy już rozstrzygnięte kolejne zadania drogowe. Mówiłem wcześniej o tak zwanym wniosku złożonym do Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie za 4 miliony 100 tysięcy złotych. Jesteśmy po przetargu i wiemy, że w następnym tygodniu przekazujemy plac budowy pod te drogi. Przypomnę tylko, że to będzie droga Suwacinek Stary do Styżyńca. Kilometr 200 plus 3 kilometry chodnika przez cały Słowacinek. Duża sprawa, bezpieczeństwo, a tam się zrobiła rzeczywiście droga bardzo, bardzo uczęszczana, nie tylko przez samochody, ale przez wędrówki z miasta ludzi i pieszo, i rowerami, i na hulajnodze. Także te chodniki nam poprawią bezpieczeństwo, oczywiście odwodnienie. Także gmina naprawdę inwestuje i wie, gdzie inwestować.